Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, zdrowie, uroda i fitoterapia. Dziś z Wami przyrządzimy najprostszy, ale wspaniały, smaczny, warzywny sok na odkwaszanie organizmu. I będzie to sok z dyni, z surowej dyni. Zrobimy go też na dwa sposoby, zarówno dla osób, które mają taką sokowyciskarkę, jak i dla tych, które jej nie posiadają. I powiem Wam też, jakie mogą być dodatki do takich soków. Oczywiście najpierw musimy usunąć pestki, obrać skórkę i pokroić na drobne kawałki. Jak widzicie, dzisiaj u mnie jest odmiana, która się nazywa muskat. To jest bardzo smaczna dynia właśnie na soki. Ona się jak najbardziej nadaje, ale może być ta Hokkaido. Pamiętacie o odmianach dyni? Ja mówiłam w innym nagraniu, także sięgnijcie po niego, jeżeli jeszcze to nagranie nie oglądaliście. Tam też mówiłam bardzo dużo właściwości zdrowotnych, które dynia posiada. Wiecie Państwo, nasz organizm ogólnie posiada pewne funkcje utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej. Natomiast spożywamy zbyt dużo produktów takich kwasotwórczych, które zakwaszają nasz organizm. I niestety stres też organizm zakwasza. No i w rezultacie musimy te wszystkie funkcje wspomagać. Dlatego warto raz na jakiś czas przyprowadzić taką kurację sokową, odkwaszającą. I właśnie dynia najlepiej do tego się nadaje. A dlaczego ona się nadaje? Bo ona zawiera takie zasadowe minerały, które z jednej strony organizm odkwaszają, ale z drugiej strony są dla nas ogromnie ważne. Do takich minerałów należą potas, a przecież ważny też dla serca, magnez dla wszystkich funkcji organizmu, dla układu nerwowego i dla mięśni. Dynia zawiera wapń, który utrzymuje metabolizm energetyczny. Dodatkowo jest ważny też dla naszych kości. Oczywiście jest jeszcze fosfor dla naszych kości, jest jeszcze żelazo, które i dla kości jest ważne, i dla hemoglobiny. Także jest to źródło ogromnej ilości składników odżywczych. Dlatego i odżywiamy organizm, i odkwaszamy. I zrobienie soku, jeżeli jest taka wyciskarka wolnoobrotowa, no to nie ma nic prostszego. Po prostu pokrojone nasze warzywa, no w tym przypadku samą dynię na razie zrobimy, dorzucamy i robimy sok. Dynia zawiera też bardzo dużą ilość przeciwutleniaczy, na przykład witaminę A, która słynie z tego, że jest witaminą długowieczności. Potrzebna nam jest dla zdrowej skóry, dla zdrowych śluzówek. Jest to bardzo mocny antyoksydant, tak samo jak witamina E. Jest to witamina młodości, też o takim mocnym działaniu odmładzającym, ale też o działaniu antynowotworowym. Pamiętajmy też, że dynia ma w sobie witaminę C, niezbędną dla odporności, dla naczyń krwionośnych i witaminy grupy B. Też bezcenne, zarówno dla układu nerwowego, jak i dla naszej skóry, dla naszych włosów. Pamiętajmy też o witaminie A, która bardzo dobra jest dla oczu, bo o tym nie powiedziałam. Skóra, śluzówki, jasna sprawa, ale nasz wzrok. Przecież chcemy, żeby ten wzrok był jak najdłużej, taki jak w młodości, żeby nie trzeba było sięgać po okularki, a czasami po dwie pary okularów, tak? Jedne do patrzenia, drugie do czytania. Także taki sok jest świetny. I teraz zobaczcie. Mamy już sok z dyni. I sam taki sok, to on właśnie ma tą moc oczyszczającą. Natomiast można do tego soku dodawać jeszcze różne rzeczy. Po pierwsze, to co wzmocni jego działanie, to jest grejpfrut. Jeżeli chodzi o grejpfrut, to jest też niesamowita moc antyoksydacyjna. Po prostu wycisnąć sok w dowolny sposób, czy też można przez sokowyciskarkę, czy można osobno go wycisnąć, wiecie, takimi ręcznymi urządzeniami i tam dodać. Można też dodawać marchew i jabłko. Bo jeżeli chodzi o zwykły detoks, jeżeli chodzi o zwykłe takie odkwaszanie, to wystarczy nam te dwa składniki. To jest dynia i grejpfrut. Natomiast jeżeli na co dzień po prostu chcemy pić, my, nasza rodzina, nasze dzieci, to bardzo dobrze, jeżeli to jeszcze pomieszamy z jabłkiem, tylko jabłko bierzemy zielone, takie twarde, soczyste. Ono wtedy też dodaje takiej wyrazistości temu smakowi, ale też można dodać marchew. Ja na przykład dzisiaj jeszcze marchew sobie tu dodam, żeby tego soku było też trochę więcej, żeby cała rodzina mogła wypić, a za chwilę Wam pokażę, jak zrobić też drugą odmianę. Taki sok, jeżeli no, sokowyciskarki nie macie. Oczywiście, mogę Wam powiedzieć, skąd pochodzi moja.
to jest sklep Moc Soków. I jeżeli weźmiecie jeszcze, klikniecie w link, który jest w opisie pod tym wideo, no to dla Was będzie jeszcze taniej. Natomiast ja teraz dodaję marchew, robię sok i ten skończymy, a później pokażę Wam ten drugi przepis. No i proszę, tu piękny sok mi wyszedł, gdzieś około 400 ml. On jest bardzo smaczny, ale teraz jeszcze porównamy z tym drugim, zobaczycie jak wygląda też. Co chcę powiedzieć w stosunku do soku surowego? Jeżeli ktoś pije go po raz pierwszy, zacznijcie, kochani, od bardzo małych dawek. Zacznijcie od tak od 50 nawet mililitrów, zróbcie sobie odrobinkę. Na następny dzień troszeczkę więcej i tak dalej. Zobaczcie, jak reaguje Wasz organizm. Ogólnie jakby nie ma specjalnie przeciwwskazań do picia tego soku. Ale ja się spotkałam u moich klientów, że na niektórych działa zbyt mocno rozluźniające. Bo ogólnie dynia słynie z tego, że bardzo pozytywnie wpływa na perystaltykę jelit. No ale wszystko zależy, jaki jest problem. I czasami rzeczywiście zadziała zbyt mocno. Żeby się nie okazało, że dla kogoś od taka niespodzianka, zacznijcie małymi porcjami. Do naszego drugiego przypisu będzie nam też potrzebna nasza dynia. Pokroimy ją w kawałki, dowolne. Ja tu mam około 300 gramów dyni, może z małym haczkiem. I trzeba dać tyle samo wody. Zalewamy wodą. Stawiamy to na ogień, gotujemy, aż stanie mięciutka. Teraz sprawdzimy tylko naszą dynię, czy jest gotowa. Nożem sprawdzam, jest mięciusieńka. W tym momencie dodaję starty imbir, tak żeby jeszcze do gorącej wody i niech zostaje tak, aż całkowicie wystygnie. I wtedy naciągnie cały smak imbiru. Ogólnie wystarczy nawet pół łyżeczki startego imbiru, natomiast jeżeli tak jak ja lubicie ten smak, taki bardzo wyrazisty, no to cała łyżeczka w sam raz. Mamy już wystygniętą dynię z imbirem, wlewamy to wszystko do blendera. Możecie oczywiście Państwo użyć dowolnego urządzenia rozdrabniającego, które macie w swojej kuchni. Dodajemy sok z grejpfruta, zamykamy to pokrywką i miksujemy. No i teraz, szanowni Państwo, podsumujmy. Mamy dwa soki. Jeden zrobiliśmy z surowej dyni, dodaliśmy sok z grejpfrutu. U mnie tu jeszcze jest marchew. To jest sok, który będzie bardzo mocno i szybko odkwaszał organizm. Wystarczy taka kuracja 10-14 dni. Natomiast ten sok jest bardziej gęsty i gotowaliśmy go z imbirem i też na końcu dodaliśmy sok z grejpfruta. Będzie bardzo mocno poprawiał krążenie krwi i limfy, dlatego jest to niesamowity detoks organizmu. Też będzie bardzo fajnie oczyszczać nerki. I można stosować jeden z tych wybranych soków, albo można po prostu robić to na zmianę. Raz sok z surowej dyni, na drugi dzień sobie ugotować. I teraz naleję. One mogą być piękne, kolorowe, a jak jeszcze dodacie jabłko, no to też dodatkowo bardzo smaczne. Ja lubię oba, ale powiem Wam tak szczerze, że częściej my robimy jednak soki na surowo. Tu będzie znacznie więcej witamin. Tu nam witaminy uciekną. Natomiast tu będzie znacznie więcej błonnika, a to znaczy jeszcze dodatkowo poprawię funkcję naszych jelit. Marchew jest mocno wyczuwalna, a w tym wiem, będzie wyczuwalny imbir. Tak jest, bardzo fajny. I jeden, i drugi. Także dla Państwa smacznego, no i oczywiście dużo, dużo zdrowia. Oglądajcie inne też nagranie, gdzie mówiłam o innych sokach, bo jednak soki, szczególnie te soki warzywne, dają nam ogromną ilość składników aktywnych, które, wiecie Państwo, w pożywieniu jest coraz mniej, a są dla nas bardzo ważne. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Z Wami była Natalia Samaryc i do zobaczenia w kolejnych wideo.